Ja mam takie szczęście, jakaś taką postać, która bardzo często bierze udział w scenach plenerowych i w związku z tym zdarzało mi się już jeździć konno, jeździć wozem, zimą sanie, prawda, teraz alpaki, ale na co dzień kury, gęsi, kaczki, krówki, jak to w gospodarstwie rolnym, ale bardzo się z tego cieszę, bo to jest takie prawdziwe, takie, tak jak naprawdę jeszcze jest na wsi. Seweryn wpada na genialny pomysł z Wojtusiem serialowym, żeby kupić alpaki, hodować alpaki, taką stworzyć hodowlę, no i jak to ci panowie zawsze myślą, dorobić się jakichś pieniędzy. Seweryn mógłby spłacić szybciej Dorotkę Makowską. Troszkę mieliśmy jakieś minimalne obawy, chociaż wyglądają na przemiłe i przecudne zwierzęta. No dla nas są jednak troszeczkę egzotyczne, prawda? Nie jest to zbyt popularne, hodowla alpak w Polsce, aczkolwiek są miejsca, gdzie się je hoduje. Minimalne obawy, prawda? Ale ja akurat zwierząt się tak nie boję. Okazało się, że nie taka alpaka straszna, jak ją malują. I są bardzo miłe, troszeczkę płochliwe, ale to nie jest jakieś potężne, wielkie zwierzę, którego należałoby się obawiać, że może człowiekowi zrobić jakąś krzywdę. No raczej nie. Raczej małe, włochate zwierzątko, prawda? A jak to się skończy, to zapraszam na jesień przed telewizory Polsatu i zobaczymy. Będzie ciekawie. Z tego, co pamiętam, to myślę, że przez jakiś bardzo, bardzo długi okres, nie wiem, czy to mogę zdradzić, ale chyba w kilka miesięcy powinienem być tak już naprawdę prawie na co dzień z Państwem w pierwszej miłości. Dzień dobry, Seweryn Krojewicz, Mirek Kropielnicki. Witam Was bardzo pięknie i zapraszam od 2 września codziennie, oprócz weekendu oczywiście, jak wiecie wszyscy. Oglądajcie Pierwszą Miłość, oglądajcie Wadlewo, oglądajcie Gospodarstwo Seweryna. Będzie się dużo, dużo działo. Obiecuję, przyrzekam. Do zobaczenia.